Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Scorpio i witam was w kolejnej serii Free to Play Path of Exile. Co ja mogę powiedzieć o tej grze na dobry początek? Gra RPG, darmówka, każdy ją może ściągnąć i zarejestrować się i może wtedy grać. Mamy do wyboru, o ile się nie mylę, 6 profesji postaci, bo każda się wyróżnia umiejętnościami, mocami i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy pierwszego templariusza. No ten, ja tu widzę, to się głównie posługuje broniami ciężkimi, ale też jest magia. Zaloguj. Chciałem inną postać wybrać. Tutaj mamy cienia. Tutaj bardziej tak pod szybkość podchodzi. Kurde. Nie tak ja to chciałem. Tu mamy Marudera. To już typowo pod bronią ciężką. Tutaj jest rangerka. Tutaj bardziej pod łuki, czyli broń dystansowa. Szermierz. Czyli miecze takie długie, cieniutkie. I wiedźma, czyli już typowa magia mroczna. Wiecie co, najbardziej przekonało mnie teraz w tej chwili. Przekonał mnie tu w tej chwili najbardziej Maruder. Więc bierzemy ciężkiego, umięśnionego sześciopaka. Nazwiemy go oczywiście po swojemu, czyli tak jak ja się nazywam zawsze. I zaczynamy. Zaczynamy rozgryweczkę. Znam już początek, bo grałem sobie tak, nie wiem, przez godzinę, więc tu już początek tak ogarniam. Budzimy się na plaży i po prostu teraz po prostu musimy podejść do umierającego. To raczej pominiemy napisy, dialogi, bo to mi niepotrzebne. Dobra, mamy tutaj ciężkie uderzenie. O, mamy już tu pałkę. Możemy oczywiście też nałożyć mu takie specjalne jakby moce, nie wiem, jakieś takie artefakty, nie artefakty. No i tak mniej więcej tutaj widzicie z trzeciej osoby. Gierka taka trochę Titan Quest a la Diablo. Ale to nie jest jakaś, kurczę, mega super popularna gra. Ale no, gra jest naprawdę fajna. Potłuc się można tutaj. Ponawalać typowo. Tylko na razie zaczynam tak od zera. Czyli takimi cienkimi jadę brońmi, które po prostu no nie są jakieś super potężne. Ale to z czasem napije się mikstury. Bo tutaj naprawdę poziom tej gry nie jest jakiś taki niski znowu, żebym ja był jakiś, kurde, super koks. Tylko tu trzeba uważać, żeby naprawdę nie oberwać porządnie. Ponieważ potem będą skutki takie, że zginiesz i się zrespisz tam, gdzie po prostu możesz się zrespić. Nie jestem jakimś super doświadczony, ale już grałem nie jedną grę, taką RPG, gdzie po prostu nawalasz i ekspisz się. Więc dla mnie to nie jest jakaś żadna nowość.
Ale jeżeli ktoś miłośnikiem gier RPG z trzeciej osoby, jeszcze free to play, no to ja gorąco polecam Path of Exile. Link będziecie mieli w opisie do ściągnięcia tej gry. Tam jest pewnie oficjalna strona tej gry. I będziecie mieli okazję się zarejestrować, ściągnąć grę i zacząć grać, tak jak i ja. O, beczka se wybuchła. Coś wypadło. Kolejną miksturę wypiję. O, level up. Niepotrzebnie używałem tej mikstury. Dobra, najpierw pozbieramy to, co trzeba. Ja tu będę zbierał wszystko w miarę swoich możliwości. Jeżeli coś mi się nie zmieści, to ja już nie będę tego zbierał. Po prostu oleję i sprzedam to, co mi niepotrzebne po prostu. Mam tutaj drzewko skilli, tak zwane. Mili damage i życie. Ja bym sobie dał na razie żyćko, bo życia by się przydało dość dużo. Jak tam moje wyposażenie? No szczerze, o. Aha, myślałem, że to tu nie, tu się nie da. Trzeba zebrać 40 jeszcze takich, żeby z tym można coś upgrade'ować. Tak to ja rozumiem w moim języku tutaj. Tak piszę, bo to jest po angielsku. Nie ma polskiej wersji. Chyba mam wrażenie, że trochę gra jest za cicho. Ale nie, myślę, że jest dobrze. O, tak jakoś trochę było za cichutko. Nawalamy, nawalamy. Ja muzykę chyba w tej grze wyłączyłem, bo ona mi nie jest potrzebna do życia. Żeby, kurczę, jakoś... Znaczy, muzyka też poddaje klimat tej gry, ale wolę jak jest cisza. No to mi wystarczy i mój komentarz jest to już w zupełności. Nie potrzeba mi tu jakiejś muzyki. Bo ona mi tutaj, no nie, nie, nie upiększy tej rozgrywki. O, pięknie, zombiaczki obrywają. Tutaj jeszcze taki pajączek ucieka. Czymkolwiek to w ogóle jest. Idziemy sobie dalej. Nie wiem, czy ja będę tak kompletnie wszystko eksplorować, ale jeżeli coś znajdę, to ja to po prostu wezmę. Wezmę sobie HP. Nie wiem, będę musiał się nauczyć robić mikstury, żebym nie musiał... O, mamy już pancerz, taki początkowy, żeby po prostu nie tracić więcej życia. Znaczy, żeby szybciej nie tracić tego życia. Co to było? Aha! Tu mogę teraz zaupgrade'ować to, bo to tam jakiś mini artefakt podłączyłem do tej broni i po prostu ona pewnie teraz będzie zadawać większe obrażenia. O, zobaczę, co mi się tu nałożyło. Mamy tu buty. Nagolenniki właściwie, bo to nie są buty, tylko nagolenniki. O, kolejny zombie do nawalania. No, ładnie zbiera. Dobrze, gincie, gincie. Kurde. Właśnie też muszę uważać, bo jak ich jest zbyt wielu, to po prostu można zginąć, ale no jakoś sobie to nie wyobrażam, żebym takim wielkim, przypakowanym gościem ginął. Nie. To sobie raczej z tego nie powinienem zdawać sprawy i wyobrażać, że po prostu taki wielkolud miałby padać szybko. Nie, 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 nie. Tu mamy kolejne zombiaczki. A dobrze, dobrze. Ma dwa hity, idę z tymi zombiakami. Zależy właściwie, które zombie i ile HP zadam. O, proszę. Zawsze coś w tych beczkach może być. O, mamy już tego bossa, Hiloka. Dobra, nawalamy. O, dobrze. Będziemy się z nim nawalać. O, coś się stało. Aha, teraz muszę zabić Hiloka. Piję sobie miksturę.
Trzeba właśnie też, o kurde, wyjął z chyba pleców, nie wiem, bo on gdzieś miał wbity ten miecz i teraz będzie mógł walczyć też z miecza. Może zadawać teraz większy damage, ale nie sądzę, żeby mi stworzył jakieś większe zagrożenie. O, proszę, padło. A, widać, że już nic nie wezmę. Będę musiał te łuki powypieprzać, bo one mi tu w zupełności się nie przydadzą. O, mamy tu jakieś... to jest chyba kastet, taki kolczasty. Spróbujemy go odblokować. Physical damage 4, 10, 6, 8. No możemy wziąć, powiem wam, bo to jest nawet lepsze. O, możemy mieć dwie bronie. Możemy mieć w jednej dłoni kasteta, w drugiej pałkę. No i to jest właśnie takie dość fajne urozmaicenie. Ja powypieprzam kilka tych łuków, no bo one mi się, kurczę, tu w zupełności nie przydadzą. Wezmę to, co jest podświetlane na fioletowo. Jeszcze jeden łuk wypieprzę. Shaby Jerky. Zobaczymy, co to jest. Aha, Driftwood Mace. O, to mogę sobie na przykład blokować. Bo to jest już taka mocniejsza pałka. Elemental Damage. Dobra, weźmiemy. A niby czemu nie mogę? Jakie dziwne. Aha, to jest dwuręczna pałka. O, to jeszcze lepiej. Powiem wam szczerze, to jeszcze lepiej. Simple Rope, czyli prosta szata. No tego raczej nie będę sobie odblokowywać, bo mi nie będą potrzebne szaty i to samo, więc będę tylko marnował te zwoje mądrości wtedy, kiedy chcę jakąś przydatną rzecz odblokować, więc to mi w zupełności się nie przyda. A to może sobie leczyć, bo ja łukami się nie będę pasjonował, jeżeli chodzi o rozgrywkę, więc łuki i te sprawy to mogą pójść daleko w zapomnienie. Czekajcie, ja sobie tutaj posortuję wszystko ładnie, żeby też nie było, że mam jakiś tu bajzel. I po prostu chwileczkę, jeszcze zdejmę. O, zdejmę jeszcze to, żeby mi to też nie za... O, i mogę to nałożyć chyba, nie, muszę mieć zielony typ mocy. Dobra, wejdziemy sobie teraz, pogadamy sobie z kilkoma postaciami i pohandlujemy sobie. Okej, okay, idziemy. Tak, dobrze idziemy, dobrze idziemy. Znaczy, to jest gra online, powiedziałem. Free to play online, więc tutaj też będą inni gracze. Więc... ale raczej nie będę nagrywał z kimś, bo... Nie będę co jakiś odcinek grywał z kimś innym, bo to jest też bez sensu. Będę sobie nagrywał, to sobie będę nagrywał samemu. I po prostu nie będę się po prostu... Nie będę dokładał kolejnych ludzi, bo to nie ma sensu. No i myślę, że taka jedna pałka dwuręczna w sumie wystarczy. Więc posprzedaję jakieś pierdołki niepotrzebne. A tutaj są do kupienia, więc to mnie nie interesuje. Sprzedajemy. Dobra. To mogę sprzedać, bo to mi się nie przyda. O, już mamy tutaj, jak coś wstawiamy, to ta postać może nam coś jeszcze zaoferować. Bo tutaj właściwie nie ma złota, tylko jakby taka waluta towar za towar. Dasz taki towar, to dostaniesz taki towar. Dobra, budki. O, tu mamy fragment zwoju. Co jeszcze sobie takiego sprzedać? Prosta szata. O, tu mamy jakieś... pierdółki to są tak naprawdę. Więc za takie właśnie rzeczy można zyskać naprawdę wiele przydatnych rzeczy. No i dobra, akceptuję.
I teraz co mamy takiego? No właściwie tu już nic nie mamy bardziej lub mniej przydatnego. O, możemy teraz przyczepić na ten pancerz, dzięki czemu mamy pewnie jakieś dodatkowe rzeczy, bo to właśnie już było upgrade'owane przez to, że nawalałem z pałki. Dobra, goodbye everybody. A mighty. There's an oil. Dobra. Poor Nessa. Sobie tutaj szybko Not będę even a przewijał, bo arrow. to mnie raczej nie interesuje. Z nim sobie nie pohandlujemy zbytnio. Tu mamy tutaj tablicę zadań, ale to są raczej takie stworzone już typowo pod ludzi, graczy, którzy po prostu tutaj grają, więc raczej tutaj nie będę się tutaj mieszał w te zadania. Po prostu Why podchodzę would we do help you? kolejnego. O, możemy teraz wybrać nagrodę za zadanie, które żeśmy wykonali. No i w tym wypadku sobie wybiorę z Dual Strike, bo chcę sobie przyczepić do tej pałki dwuręcznej. Tu jeszcze Walls of sobie this old ruin. pogadamy The Eternal szybko. Empire is the one. Pistols are strong. Bestelnessa. Ness is the best of us. A co ty masz tutaj takiego fajnego? Tarcza mi się nie przyda, bo to jest raczej dwuręczna. Ja gram taką postacią, która bardziej się posługuje broniami dwuręcznymi. Więc tarcza nie wchodzi już tutaj w rachubę. O, proszę. Mamy jakiś lepszy pancerz. To ja sobie go tutaj kupię. To zdejmę. Czekajcie, to zdejmę. I sobie przyczepię tutaj. O, to naokładam tutaj, żeby miało lepszą jakość. Tylko pancerze, żadne szmaty czy szaty. Nie, nie, nie. Żadnych z tych rzeczy. Co jeszcze? Co jeszcze? O, hełmik sobie możemy zakupić. Też się przyda. Okej. No i już właściwie nie mamy zwojów mądrości. A szkoda, bo jeszcze bym sobie coś kupił. Sorki. Ale no, myślę, że i tak będzie dobrze. Jak na początek, bo to są dopiero początki. Ja powtarzam, to są dopiero początki. Więc jeszcze nigdy nic nie wiadomo, to sobie mogę sprzedać. Oj, dostanę kolejny. O, mamy już 5 fragmentów zwoju. To znaczy teraz, że mogę coś chyba. Co się stało? Co się stało z tym zwojem? What the hell? Dobra. To było dziwne. To było dziwne. Dobra, to może jeszcze się przejdziemy gdzieś. Nie wiem. Teraz pójdziemy do kolejnego innego jakby pomieszczenia, terenu, gdzie będziemy mieli okazję w dalszym ciągu rozwijać naszą postać. Tu mamy wykrzyknik. This land is wounded. Dobra. Teraz szukamy zombiaczków, rzecz jasna, i nie tylko. Aha. Nie prawym, tylko lewym, bo mi się już popieprzyły. Kurde, nie wiem, coś mi gardło napieprza lekko. Ale nie na tyle, żebym nie mógł nic mówić. Nahita! No i taką pałką trzeba przywalać. Dobrze. No i taka mi się podoba. No, teraz to ty, kurczę, każdemu już podskoczysz. O tak, nie. Właśnie, dlatego lubiłem zawsze grać, nieważne jaką grę RPG, ale jakąś postacią, która ma dużą siłę i po prostu potrafi powalić kogoś na jednego hita. Jeszcze ogień jest. No fajnie, fajnie. Portal Scroll, Iron Graves. Jakieś buty. Ale zbieramy, bo się to może przydać. Czy na sprzedaż, rzecz jasna. Kurde, na hita cisnę. Kurde, nie, no dobra, dobra. Nie jest takie złe. Każdego tutaj na hita praktycznie pojadę. O, trzeci level. O, tu mamy te paski. Kiedy uzyskam kolejny level. No, come on, come on. Dobra, może teraz dać mi się jakoś rozwinąć. Ostatnio sobie pakowałem życie. A teraz wezmę sobie melee damage'a.
Że po prostu zwiększyło nam obrażenia zadawane do wrogów. Żebyśmy my mogli zadawać jakiś tam procent więcej obrażeń. O, przyszedł kozak. Tak, myśli, że po kozaczy. Ty, tu magią mi tu nie troluj. O kurde. Może wezmę HP, o. Coś w beczkach. Nie ma. Kuferek. O, Sharpie Jerk. Portal Scroll. Zobaczymy, co tu takiego ważnego. Aha, to są dla magów te dziwne kostury. O, dobra. O, kolejni. Kolejni ochotnicy na śmierć. Kurde. Fajnie się nawala. I to mi się podoba. O, tu kolejny. O, padaj. Suczo. Nieczysta. Pa. Pa. Jak tu każdego miotam na hita. No, nikt nie może się ze mną zrównać najwyraźniej. Kurde, to w którego chcesz nawalać, bo widać, że ty dostajesz już oczopląsu. Na co mi jakieś łańcuszki? Chyba was posrało. Energy Shield. Tak, jasne. Co ja tu mam takiego jeszcze? Dobra, idziemy dalej. Za chwilę dostanę level przy podwójnym uderzaniu. A, tu już nic nie ma. A w ogóle HP mi się regeneruje automatycznie, czy tak z dupy po prostu? Jak tylko po prostu użyję podków. A nie, regeneruje mi się automatycznie, to dobrze. Tu kolejny. O, mamy już upgrade. Przydałoby się uzdrowić. Dobra. Dobra, damy sobie tu radę. Bo to nie jest jakieś specjalnie trudne. No i tak za chwilę zakończę odcinek, bo wiecie, ja nie chcę też robić mega długich odcinków. Oczywiście to będzie seria, nie taka nieskończona, randomowa. Tylko po prostu to będę robił jakieś questy. Poboczne, niepoboczne, zobaczymy zresztą. Jak to wszystko się jeszcze ładnie potoczy. Shit. Ten mag mnie tutaj denerwuje. Dobra. Nie, trzeba nad nim pracować, żeby też miał dużo życia i wytrzymałości, bo inaczej będzie no, nie za pięknie. O, już nie mogę wziąć, czyli mam zapełnione. Ohoho, dobra. Sprawdzę jeszcze teren, czy gdzieś jeszcze nie ma jakiegoś zagrożenia. O, proszę. Tak, do 4. levela myślę, ponawalam się i skończę odcinek. Bo tak będę po levelu, w zależności, bo to teraz jest początek, więc w tej chwili szybko sobie nabijam level, ale potem będzie ciężej, ale przecież to właśnie rozwój postaci prosperuje na tym, że będziemy mogli wtedy szybciej zyskać level i szybciej i z większą mocą zabijać przeciwników, więc nie od razu jest tak, że będzie z poziomu na poziom coraz ciężej, bo będzie lepiej. Aha, coś nie mogę podnieść, czegoś. Rusted hatchet. Dobra, nie chcę mi się tych pierdół podnosić. Dobra. Jak będzie tragicznie, to się uzdrowię, ale póki co nie jest aż tak źle. Ja muszę wszędzie się rozglądać, bo zawsze coś mogę znaleźć fajnego. O, kolejni. O, z takiej kurde maczugi, no to jest, no, nie mogę to nazwać pałką, tylko maczugą taką. Taką dwuręczną maczugą. Dobrze. Pięknie obrywają. Zaraz skończę z nimi. A tam kuferek, którego nie otworzyłem jeszcze. Pusty. Pusty, o, kolejny. Dobra, ładnie. Kolejny kufer. Aha, czyli same gówna. Co to jest? Glass Shank. Aha, co? To jest broń krótka. To też nie dla mnie.
Dobra. Ładnie padają. Leżeć. Pięknie, pięknie. O kurde. Dobra, HP trzeba sobie teraz wyleczyć, żeby potem nie paść. O, coś wypadło. Sharpie, jerky. No, aha, to tarcza jest. Dobra. Chyba. Dobra, zabija ich tu ładnie. Jak dobijesz czwarty level, to skończysz odcinek. Spokojnie, mój skorpionie. No bo to jest mój taki olbrzym skorpio. Sam chciałem, żeby był olbrzymem. I na pewno mi się tutaj będzie pięknie sprawował, jeżeli chodzi o wszczynanie mordu. Lub... A jak nie mordu, to może czegoś innego. Iron Graves. O, to jeszcze jakoś dałem radę podnieść. Scepter. A, to jest berło. Scepter. O, kolejni, kolejni. Szybko, bo chcę sobie już nabić czwarty level i skończyć odcinek. Ładnie. A, jeszcze troszeczkę. Iron Hat. Czyli kolejny hełm. Drift, Wood Club. No nie, to mi się nie przyda. Aha, to jest Mud Flats. Doczekajcie, to gdzieś sobie jeszcze znajdę jakieś, nie wiem, teren po prostu taki jeszcze ożywiony od zombiaków. Jakieś kamieniaki, nie kamieniaki. O shit, ja bym prawie padł. Oh yeah, level 4, dobrze. Wiecie co, myślę, że już powystarczy na dzisiaj, jeżeli chodzi o Path of Exile. Jeżeli wam się spodobała ta seria na moim kanale i jeżeli chcecie ją oglądać dalej, to nie zapomnijcie napisać opinii, komentarza. Ocenić możecie oczywiście like, sub, cokolwiek. Dzięki wielkie, żeście obejrzeli ten pierwszy odcinek z Path of Exile. Jeżeli wam się spodobał, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie.